You gotta run and don't look back. This is over. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. 41, 42, już straciłem dawno rozeznanie, ale myślę, że to będzie chyba 41 odcinek Red Dead Online. W ostatnich troszeczkę poszaliliśmy w Saint-Denis, była misja dla naszej dziewczyny, po której znowu biedny Artur się z rozterkami serca męczył, a teraz tutaj mamy jakiś kwestik dla Mary Beth, więc lecimy. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. O, widzę rozterek sercowych, część dalszy. Huh. She was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's what? She's been taken by them foreman brothers she used to run with. Come along! The foreman brothers? Ooh, yeah, cowboy. Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. You need more guns? You and I can handle this, Arthur. O kurde, ale wpadła na ostro. I'll tell you on the way. Just get going. No dobrze, jedziemy. All right, head for Rose. Szefowa obozu za... No, she's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. You told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Now it is. Oh, yes. Nasza Mary Beth pakowała się w kłopoty. I think I saw one of the foremans hassling her in Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. No dobrze. Like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to... Serio, zaczepiliśmy się... Oh, just drive straight, will you? It's not too far. No jedźcie, konie. No, tu jest jakiś niezniszczalny ten. Niezniszczalny. Kierunkowskaz. Który zaczepiliśmy. Jezu, jaka mgła, no. Jak w Londynie. Mleko normalnie. Nie można za szybko jechać, bo się można rozbić, słuchajcie. Masz. Jeszcze mam podjechać kawałek, no bez przesady. A gentleman such as yourself could be mighty kind. Dokładnie tak. Jak mówisz do kobiety? Now you keep saying that, but you don't mean nothing by it. I said... You said your last word!
Wow. No dobra, idziemy tam. Trzeba będzie się włamać do środka. Ale trzeba przyznać, że babcia jest ostra, to fakt. To co ty jakiś nerwowy, no? Tylko wszedłem na... A ty... No właśnie, Tilly. Co oni ci tu robili? Ale cię poobijali. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Chcemy zabić resztę. Grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry, I'll be just fine. Now catch that. Jedziemy. Strzelaj, kobito. All right, get after them. No jadę za nim, jadę. Ale uciekają w las. No zabij go już, bo przecież strzela do mnie. Ile razy jeszcze musisz do niego strzelić? No dobra, no. Ja wam dam tu obijać nasze dziewczyny. Jest następny. Zaraz go zabijemy na lasso, tylko... Ja, koń nas zrzucił. To nie nasz koń jest, cholera, dlatego nas zrzucił. Skakuj, babcia. No koń nam się zmęczył, spokojnie. No nie uciekł ten koleś. On nie chce jechać dalej szybciej. Już nam strasznie... Strasznie wierzga. O, wytrzymałeś konia, się skończyła, nic nie poradzę. Zaraz, koniku, uspokój się, uspokój. No właśnie. Tak myślałem, że będzie problem.
Jeszcze raz. Dogonimy ich i szybciej zabijemy po prostu. Pędzimy za nim, pędzimy. Musimy się naprawdę dobrze zbliżyć, żeby go złapać na las. Go trzeba złapać na las i zabrać do tej, do ekipy, żeby Tilly mogła go osądzić. On też chyba nie szybko wieje. Już nie ucieka. No dobra, mamy gościa. Ładnie, jak indyka. Tak, ładnie tak, zawieziemy go z powrotem do naszej dziewczynki. I pogadamy sobie z nim. Na spokojnie. No, ładujemy. Come on now. Do you have the first idea what you're getting into? I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. Wow. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do? Tak jest. Cicha rzecz. I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch. Cicha rzecz. Get off me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. Would you shut your mouth now, Anthony? I've heard enough. Son of a shut. Mówiliśmy ci się cicho. Trzeba go tam parę razy było kulturalnie, że tak powiem, poinstruować, żeby już się nie odzywał. Jak odjechaliśmy, to trzeba przyznać. Dzień dobry. Już mamy tutaj. Chodź, koleżko, chodź. Naszą dziewczynę pobiłeś, ty draniu. So he's still alive then? Jeszcze chwilowo jest. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast.
She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Jak myślisz, Anthony? Dasz radę sobie z tym? Slit your throat and just save us all the bother. I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Ja też bym poderżnął gardło. Finish the bastard. Ale oszczędzimy go. Jesteśmy dobrym bandytą. Let's get you home. Dziewczyny pojechały? Gdzie on jest? Ja bym tak na wszelki wypadek upewnił się, że dziewczyny pojechały. To bym go odstrzelił. Ale niestety zniknął. Dobrze. A dzięki temu mamy nowego konika. Ładne siadło ma. Ała! A, nerwowy konik, nerwowy. Dobrze. Weźmiemy sobie konia w ciapki. Już, już. Spokojnie, koniku. Dobrze, wróćmy do obozu. Zobaczmy, co się urodziło. O, Sadie Adler. Następna laska jest w kłopotach. Więc wracamy do obozu. Zobaczyć, jak można Sadie pomóc. Sadie, pamiętacie, to ta dziewczyna, którą na samym początku gry uratowaliśmy z tego domu płonącego, która potem się okazała, że jest całkiem niezłym strzelcem i też całkiem zaciętą członkinią gangu. Pojedźmy do Sadie. Będzie odcinek z misjami dla dziewczyn. Chociaż wiecie co? Ponieważ Sadie lubi rozrabiać. O, ostrożnie, ostrożnie. A ty co z tym karabinem wyciągniętym? Kolego? Proszę sobie, zamienimy sobie siodło, wiecie co, na tego konika. Jakie on ma statystyki? Cześć, Bill, to ja. It's me. Look what the cat dragged in. Sprawdźmy sobie tego konika, jakie on ma statystyki. Arthur? Miss Karen, how you getting on? Fine so far. I just think I was once a damsel in distress, and now they got me protecting the men. Just stay alert. Oh, I shall do. If anyone tries anything, I'll blow their heads off. Całkiem niezły, szybki jest. Szybszy od whisky. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy tak. Gdzie jest nasz whisky? Whisky, odpoczniesz trochę po tych wszystkich problemach. Just let me get this off, boy. Damy się troszkę odpocząć. I
ten sposób to już jest nasz konik. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, misja była dosyć intensywna. Następna też jest dla dziewczyny i też pewnie będzie intensywna. Więc zrobimy, to będzie taki krótszy odcinek i następny pewnie też będzie troszeczkę krótszy. Zrobimy sobie następną w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z Red Dead Redemption. Trzymajcie się. Hej, hej. You gotta run and don't look back. This is over.